Niezwykle istotna rywalizacja teraz. Ostatni przed nominowanymi biegę 13. Peter Kildemann, Matej Żagar, Nicky Pedersen i Adrian Miedziński. Kto najlepiej czuje się na wyjściu z pierwszego wirażu? Najlepiej wydaje się, że samopoczucie wygląda Nickiego Pedersena, bo na tej przeciwległej prostej mija jednak Petera Kildemanda, co nie ma większego znaczenia punktowego. No ma teraz znaczenie takie, że Adrian Miedziński też Kildemanda minął i to już jest gorsza sytuacja dla miejscowych. Nicky Pedersen z przodu i to zdecydowanie z przodu wraca Nikita na te swoje najlepsze tory. Otrząsnął się już po tym swoim triumfie w Grand Prix, w eliminacji Grand Prix. Potem miał słabszy występ ligowy, ale tutaj Nicky jest klasą sam dla siebie. Na tym torze w Tarnowie jemu jeździ się fenomenalnie. On to potwierdza. On ma tutaj najwyższą średnią 2,488 i dzisiaj tą średnią tylko wyśrubuje. Tam jeszcze trwa walka. Kildemand musi walczyć o to, żeby utrzymać swoją trzecią pozycję, bo Matej Żagar zasadza się na ten jeden punkt, niezwykle istotny punkt tej rywalizacji. Wygrywa Nicky Pedersen, a Kildemand przyjeżdża na trzecim miejscu. Drugi jest Adrian Miedziński, czwarty Matej Żagar, a więc tak wyszarpali gospodarze cztery punkty i o kolejne dwa powiększają swoją przewagę.